Zioła w medycynie klasztornej czy ludowej stosowane były od wieków. Rozwój farmakologii sprawił, iż znaczenie produktów naturalnych znacznie zmalało. Ostatnie lata pokazują jednak, iż coraz większe grono lekarzy szuka informacji na temat możliwości zastosowania w terapii surowców roślinnych. I taki cel miała konferencja zorganizowana w Żywcu przez Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Myśmy nie spodziewali się aż takiego zainteresowania wśród lekarzy. Zwykle na takich konferencjach 20% zgłoszonych osób nie przyjeżdża, a tu przyjechało no niemalże 100%. A nic się nam skróci, czy ta taśma rozbiegowa się zmniejszy, no to oczywiście po 50. podziale jest taka sytuacja, że już nie ma w zasadzie możliwości dalszego podziału, bo gdyby komórka chciała replikować, to DNA musiałoby być pobierane z materiału organicznego. Ta wiedza dotycząca aspektu fitoterapii zmienia się na pozytywne, bo wiemy, że chemię nie możemy odrzucić, ale chemia nie zawsze jest metodą, którą powinniśmy samą stosować, czyli fitoterapia, preparaty ziołowe, jest takim bardzo dobrym jej uzupełnieniem. Rola ziół w alergii, w hamowaniu procesu starzenia się organizmu czy w chorobach układu pokarmowego to główne tematy wykładów, które prowadził Krzysztof Błecha, lekarz, wieloletni współpracownik jednego z najsłynniejszych polskich zielarzy zakonnych, ojca Grzegorza Sroki. Choroby przewodu pokarmowego, one jakby są zupełnie inaczej postrzegane i leczone przez Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, przez fitoterapię, inaczej postrzegane, choć już nie do końca inaczej, bo też widzę, że gastroenterolodzy nawet na to spoglądają. Fitoterapia niezbyt ingeruje w przewód pokarmowy, w odróżnieniu od farmakoterapii, która bardzo ingerowała. Staramy się raczej wspomagać homeostazę i homeodynamikę pracy w stosunku do tego, co było poprzednio. Dlatego to wzbudziło zainteresowanie, bo pewne nowe koncepcje. Poza tym mówiłem też troszkę na temat tych sposobów zahamowania procesu starzenia organizmu. To oczywiście też zawsze wzbudzało zainteresowania. No i też byli zaciekawieni teorią, tą koncepcją terapeutyczną leczenia od otyłości i nadwagi, antropologiczną metodą odchudzania, bo to też zwykle takie tematy wzbudzają zainteresowanie, zwłaszcza na wiosnę. Po zioła w swojej praktyce coraz częściej sięgają dziś lekarze różnych specjalizacji, także i tych, które z fitoterapią pozornie mają niewiele wspólnego. Możemy preparaty ziołowe stosować jako leczenie wspomagające, bądź w chorobach, które dopiero rozwijają swój początek w stanach przewlekłego stresu, w stanach zwiększonego napięcia emocjonalnego, kiedy mamy jeszcze możliwość działania na tym poziomie, kiedy zaburzenia na przykład o charakterze adaptacyjnym coraz bardziej powszechne, możemy zmniejszyć stosując preparaty ziołowe albo typowe leki, które mają komponentę ziołową, bądź też napary odwary ziołowe. I tak najczęściej wykorzystujemy preparaty zawierające głóg, melisę, kozłek lekarski bądź szyszki chmielu, które nam pomagają w różnego typu zestawieniach, kombinacjach obniżyć poziom stresu, polepszyć jakość snu, długość snu, zmniejszyć uczucie napięcia i polepszyć nasze funkcjonowanie również codzienne. Jest to taka terapia uzupełniająca poza środkami farmakologicznymi, które właściwie możemy zastosować bardzo bezpiecznie, bez większych ograniczeń. I próbować również stosować profilaktycznie. Cały czas jest te dwie gałęzie, taka ta medycyna konwencjonalna, czyli chemizm, no i ta fito, czyli zioła. A powinno to dążyć, że to są dwie siostry dwóch braci, że się uzupełniają w walce z konkretną chorobą, z cierpieniem. No, do tego czasu jeszcze musimy trochę poczekać. Wiele w podejściu ludzi musi się jeszcze zmienić, żeby to było takie na co dzień. A co mamy teraz? Wzrasta świadomość u niektórych lekarzy i pacjenci zauważają, że sami muszą sobie szukać właśnie tą drugą alternatywę, jako uzupełnienie tej chemioterapii. W każdej prawie chorobie. Wiadomo, nowotworowe, obszar, onkologia, czy jakieś takie bardzo ciężkie zespoły chorobowe, no zawsze lekarze będą preferować to, co znają, prawda? Trzeba ich uświadamiać, że to, co znają, jest dobre, ale to, co nie znają, może być wspomożeniem wielkim w leczeniu. Coraz więcej osób zaczyna się interesować tym tematem ze względu na to,
że rośliny są bardzo wdzięczne. Nie dają, preparaty roślinne nie dają nam tak wielu działań niepożądanych, możemy je stosować długo. Bardzo dużo badań obecnie wskazuje na to, że zawierają bardzo cenne kompleksy połączenia różnych substancji w sposób naturalny. Jedne na przykład ułatwiają wchłanianie innych, co jest bardzo trudno osiągnąć, stosując sztuczne chemiczne preparaty. Myślę, że to jest dziedzina zapomniana na pewno, ale bardzo chętnie wszyscy sięgamy do tego. Poza osobami, które się rzeczywiście tą tematyką pasjonują, myślę, że bardzo wiele osób, szczególnie pediatrów, internistów, bardzo chętnie zaczyna wracać do stosowania ziół jako terapii wspomagającej, a w szczególności w profilaktyce. Jest coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza u młodych lekarzy. Ta wiedza jednak widać, że jest coraz lepiej udokumentowana naukowo. Są wielkie luki w terapii syntetycznymi lekami. I tutaj ziołolecznictwo wchodzi w tę niszę, co widać po tych dyskusjach na sali, jakie były, po tym zainteresowaniu. I to jest też już widać na poziomie nawet studiów. W konferencji obok doświadczonych lekarzy uczestniczyli także studenci farmacji. Dla nich przygotowano również ćwiczenia praktyczne. Nasz wyjazd tutaj to najlepszy przykład tego, że rośnie zainteresowanie ziołami. Sam wśród moich znajomych, niekoniecznie z kierunku, też często spotykam się z pytaniami na temat ziołolecznictwa, czy to jest zdrowe, czy ma działania niepożądane, czy mogą się sami leczyć i ewentualnie gdzie można niektóre zioła dostać, bo ludzie niestety szukają ich w internecie. Szukają ich wśród znajomych, starają się sami coś zbierać. Ja wszystkim zawsze mówię, pytajcie się w aptekach, tam dostaniecie pomoc. Ja mam zajęcia tak z dietetykami, z kosmetologami, z farmaceutami i z enologami. I właściwie cały przekrój tych zainteresowań, tam gdzie mamy studentów, rzeczywiście oni bardzo się pytają o naturalne środki, które są w leczeniu, o chemoprewencyjne właściwości, bo chemoprewencja to jest zapobieganie rozwojowi nowotworów przez składniki zawarte zarówno w pożywieniu, jak i w ziołach. Na przykład kurkumina jest teraz taka modna, czy kapsaicyna i naprawdę zainteresowanie tymi związkami bardzo rośnie. Mniejsze zainteresowanie surowcami ziołowymi w minionych latach należy tłumaczyć zapewne brakiem udokumentowanych naukowo dowodów na lecznicze właściwości tych preparatów. Nie ma wystarczającej jakości badań naukowych, które mogłyby absolutnie potwierdzić działanie terapeutyczne ziół w niektórych aspektach, dlatego że po prostu no, to są kosztowne rzeczy, nikt na to nie ma pieniędzy. Zdaniem wielu lekarzy zioła powinny odgrywać coraz większą rolę w profilaktyce i co ważniejsze w naszej codziennej diecie. To jest bogactwo witamin i składników mineralnych. Zapomniana pokrzywa, która kiedyś była rzeczywiście składnikiem naszej diety takiej wiosennej, wykorzystywana do sałatek, zup. W takiej diecie, kiedy nie było jeszcze nowalijek w okresie tym wczesnowiosennym, możemy to bardzo ładnie sobie wkomponować w naszą dietę codzienną, wykorzystując właśnie takie popularne, powszechne zioła, a my traktujemy je jako chwasty. Wyrywamy często z ogrodu, prawda, wyrzucamy, a możemy to wykorzystać do skomponowania naszej diety, do wykorzystania bardzo cennych zresztą substancji mineralnych, odżywczych, które są w roślinach w unikalnym połączeniu, prawda? To nie są substancje wyizolowane chemicznie, tylko substancje bardzo naturalne, które organizm bardzo szybko przyswaja i mamy z tego bardzo duże korzyści dla całego organizmu.